1, 2, 3 i śpicie. Przenoszę Was w przestrzeń Martyny, będziecie ją badać, diagnozować, sprawdzać, patrzeć co i jak. A przy okazji będziecie się przyglądać temu, co będziemy robili tutaj. Dobrze. Martynko, masz otwarte oczka? Zamknięte mam. Dobrze. To teraz słuchaj mnie i wykonuj moje polecenia. Otwórz oczy, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij, otwórz, zamknij. Powieki ciężkie zasypiają i śpią, nie masz ich czucia ani władzy. Ja teraz przenoszę całą twoją świadomość na twoje pięty i bardzo, bardzo delikatnie nimi poruszę i powiedz mi, czy pięty tam są. Tak. Dobrze. W takim razie z powrotem z pięt przenoszę całą świadomość na twoje oczy fizyczne. Otwórz je i powiedz, co zobaczyłaś na wprost. Sufit. Masz tam lampę na suficie? Jest obok, no. Dobrze. To wybierz sobie jakiś taki bardzo, bardzo łatwy element do zapamiętania. Coś takiego banalnie prostego. Masz coś takiego? No, ta lampa. No dobrze. To przyjrzyj jej się tak bardzo, bardzo dokładnie, tak przy szeroko otwartych oczach, teraz robisz zdjęcie tej lampie, teraz zamykasz oczy i wyobraźnie patrzysz na to zdjęcie i powiedz, czy tą lampę widzisz tak samo, jak w rzeczywistości, czy inaczej. Nie widzę nic. To jeszcze raz otwórz oczy i jeszcze raz przyjrzyj się tej lampie, tak byś chciała ją zapamiętać, wiesz? Tu chodzi o, żeby cię zsynchronizować, dlatego że jak będziesz miała oczy zamknięte, więc nie będziesz widziała nic już przez oczy fizyczne, ale będziesz widziała to oczami wyobraźni. Czyli wiesz, jak tam komuś coś opowiadasz, no to mimo, że masz oczy otwarte, tam jakieś, nie wiem, bluzeczkę, czy spódniczkę, czy jakieś torebkę, czy buciki, to gdzieś tam wyobraźni, dosłownie jesteś tam w tym sklepie, czy gdzieś, i jakbyś opowiadała o czymś, w czym bierzesz udział. To chodzi o taką wyobraźnię, żeby oddzielić te dwie rzeczy. I teraz znowu przyjrzyj się bardzo dokładnie tej lampie, bo tu chodzi tylko o wyobraźnię. I teraz szeroko otwarte oczy, robisz precyzyjne zdjęcie tej lampie, zamykasz oczy, ale już patrzysz na to zdjęcie wyobraźni i widzisz tą lampę tak samo czy inaczej? Chyba jej nie widzę. Tylko w momencie, kiedy patrzę na tą lampę, to tak jakby obraz mi się zamazuje, znaczy nie zamazuje, tylko takie jakby nakłada się takie czarne coś na nie. Już jak patrzy się na tą lampę. No to z jest otwartymi oczami. Dobrze, to otwórz oczy i patrz się teraz. Przyglądaj się. Piotruś, o co tam chodzi z tymi oczami, że gdy Martyna patrzy na to, to coś jej przeszkadza. Co to jest? Taki jakby... Zapytaj się, kim, czym jesteś. Dowiesz się. Jesteś wspomnieniem. Czego dotyczy to wspomnienie? Taki dziwna odpowiedź. Bajki. Wspomnienie bajki, tak? Dobrze. Martyno, chcesz, żeby usunąć to wspomnienie i uwolnić od tego? Dobrze, to Piotruś, weź, zabierz to wszystko razem z tym wspomnieniem, ze wszystkim. Najpierw uświadom, skasuj i do słoneczka spal to żywym ogniem, żeby nie było i żeby było normalnie. Dobrze.
Na pewno ja teraz przenoszę ciebie na łąkę. Obojętnie. Mam zamknąć oczy? Tak, zamknij sobie oczy. Ja przenoszę cię na łąkę. Wyobraźni, jesteś na łące i rozejrzyj się i zobacz, czy ty już byłaś na tej łące, widziałaś ją, czy jesteś pierwszy raz. Takie pierwsze wrażenie. Że chyba byłam. Byłaś? Opowiedz mi tak, to co ci wyobraźnia pokazuje, co tam na tej łące było. Znaczy, pierwsza myśl to były jakieś stokrotki. Po prostu duża, taka ogromne pole po prostu mi się jakby skojarzyło. Mm-hmm. Czy to były tylko jakby łąka, stokrotki, czy tam gdzieś był jakiś las, góry, chmury, czy psą, słoneczko, takie rzeczy? Nie, myśl taka, że drzewo jest, normalnie chmury, słoneczny dzień. Aha, dobrze. Ale znasz tą łąkę? Byłaś tam kiedyś, czy to tak absolutnie masz pojęcia? Pierwsza myśl, że byłam, teraz jak myślę, to że nie. Aha, czyli myśl, że byłaś, ale jak patrzysz, no to nie przypominasz sobie? Nie. Dobrze. To w takim razie przenoszę cię na plażę, gdzieś nad morzem. Byłaś kiedyś gdzieś na plaży nad morzem? Tak. I teraz zobacz, czy to jest to miejsce, czy inne? Teraz tak jakbym przypomniała mi się morze, nad którym byłam nad wakacjami. Taka myśl jakby. Dobrze. Ale ja tego nie widzę jakby. Aha, tylko myśl przyszła, tak? Tak. A spróbuj wyobraźni sobie przypomnieć, jak byłaś tam, tak według tego, co ci przyszło na myśl i opowiedzieć z wyobraźni, co tam było, jak było. No to pierwsza myśl, że stoję na balkonie i widzę po prostu widok morza i no plaży. Tylko tak jak mówię, ja tego nie widzę, nie mam obrazu, tylko... Rozumiem. Mówię, jakby intuicyjnie. Jakby. Rozumiem. Dobrze, mówisz mi o tym, co jak było. I tak było, tak? Tak, tak. Dobrze, a teraz przenoszę cię do dzieciństwa, jak masz 4 latka i co tu ci wyobraźnia pokazuje, że gdzie jesteś, co robisz? Taka pierwsza myśl, nie... pierwsze wyobrażenie, tutaj za bardzo nie ma się rozkminiać, co, bo to jest tylko synchronizacja. To jest taka zabawa. To... Nie dostałam pierwszego skojarzenia jakby. Dobrze, to w takim razie 8 lat masz. No to jedynie to pomyślałam o tym pokoju, o swoim pokoju. Dobrze, co tam w pokoju, że co? Lubiałaś swój pokój? Znaczy to bardziej, mówimy jakby o tym 8 lat, to od razu jakby myślę o tym, kiedy miałam jakby taki sen, że no po prostu spałam, leżałam w łóżku, no i później... Tam zobaczyłam jakby przez okno, że coś przylatuje i jakby ja podchodzę do okna, no i to mnie zabiera. Ale to jest to, co ja sobie przypominam swój własny sen jakby teraz. Rozumiem, rozumiem. Czyli miałaś taki sen i sobie teraz przypominasz, że miałaś i tam, że podchodzisz i tego. Dobrze, to teraz wyobraź sobie, że jesteś tam przy tym oknie. Po prostu rozwińmy tą zabawę wyobraźnię, że jesteś przy oknie i oni cię zabierają w jaki sposób? Jest jakaś kładka, czy ty lecisz do góry tak? To było tak, że ja po prostu tak jakby spałam i widziałam księżyc, wstałam, podeszłam, patrzyłam się przy tym oknie jakby do tego księżyca i nagle jakby powiedzmy ten księżyc się zbliża do mnie i taki jakby ja zobaczyłam wtedy, że coś jakby leci i to jest takie po prostu ogromne światło i następnie już się znalazłam jakby na pokładzie. Leżąc. A co pamiętasz z tego tak z wyobraźni na tym pokładzie, tam w tym statku, co się działo? Spróbuj sobie że tak. No. To było ogólnie, że to było wszystko po prostu tak jakby białe. Znaczy no wszystko było w bieli całkowitej. Tak. Ja leżałam na stole i tak jakby ja miałam spać, ja miałam być nieświadoma w tym momencie, tak. A ja się jakby przebudziłam i jakby to obca cywilizacja, no UFO, nie wiem, oni po prostu tak jakby robili coś w moim brzuchu, tak jakby poniżej mojego brzucha, tam jakby to, oni coś tam robili i ja spojrzałam na nich, oni jakby nie zauważyli, że ja jestem jakby obudzona, że jestem świadoma tego i nagle jakby oni się spojrzeli i ja znalazłam się wtedy w tym momencie już w moim jakby łóżku z powrotem. Tylko, że tak jakby ja byłam całkowicie sparaliżowana, że byłam już świadoma, ale nie potrafiłam przez tam, no taki dłuższy czas po prostu nawet się ruszyć. Po prostu byłam sparaliżowana, zanim dopóki jakby, nie wiem,
nie odzyskałam jakby władzy w swoim ciele, no i wtedy wstałam. Dobrze. Piotruś, teraz widzisz całą tą sytuację, o której Martyna opowiada i tym zdarzeniu, i ty też, Iwonka. Piotruś, jak ty to odbierasz, całe to zdarzenie? O co tu chodziło i czego to dotyczyło? A później Iwonka opowie swoje badanie. No i jakby jakaś modyfikacja miała być wprowadzona. Z jakiego powodu? Przychodzi mi jakieś błędy? Dobrze. Jest jakiś błędy. Jaki związek Martyna miała, ma z tymi istotami? O co tu chodzi? Dlaczego oni to właśnie tak zrobili? O co tu chodzi w ogóle? Przychodzi mi tak dziwnie, jakby odłączyła się od nich. Czyli mieli jakiś układ, a później się odłączyła? Mhm. Odłączyła, zapomniała. A oni co w związku z tym? Oni jakby chcieli to naprawić. I naprawili, czy nie? Nie. Też jakby takie blokada silna powstała. Dobrze, czy to dla Martyny jest korzystne, czy nie, że nie naprawili tego? Przychodzi mi, że i tak, i nie. Dobrze. Iwonko, jak twoja wygląda diagnoza? Nie przyszło, że jest niepołączone i przyszło mi tak, że uzdrowienie miało być. Coś tam miało być naprawione. Dobrze. To teraz w takim razie ja przenoszę Martynę, ciebie, Iwonko, i ciebie, Piotrusiu, tam, gdzie oni odlecieli później, te istoty, i jesteście tam, teraz lecicie tą całą drogą, teraz dolatujecie do tej planety, obojętnie gdzie to by nie było, tam lądują i teraz zbadajcie tą planetę, o co tu chodzi, co to jest. Chodzi o to, gdzie oni żyją, funkcjonują, jak. Może sobie Martyna coś przypomni. Zupełnie inna wibracja. Tak chcieli wtedy to złączyć, bo to była niekompatybilna z nimi. Nie, coś nie radziła sobie to na ziemi. Czy oni są z wyższych wibracji, czy z niższych? Chodzi o dla Martyny korzystność. No to jest wyższy. No jakieś takie, które nie ma. Dobrze. Jak ta planeta wygląda mniej więcej? Tak jak Ziemia, czy inaczej? Inaczej. Opowiedz, tak jak widzisz tą planetę i te istoty. To zupełnie jest inaczej. To nie jest takie postrzeganie jak na Ziemi, tylko takie inne zupełnie. Martynko, czy ty coś tu kojarzysz? Masz jakieś przebłyski świadomości albo jakieś wyobrażenia, albo coś ci podświadomość pokazuje? Nie chyba. Nie. Piotruś, jak ty to odbierasz? Z tą planetą co jakieś takie kryształy pokazały, że jakby dużo na kryształach takich operują. W ogóle jakby ich przestrzeń taka płynna była. Ja właśnie też to zauważyłem, że jakby te istoty są bardziej duchowe, jeżeli chodzi o nas, nie tacy materialni. Dlatego też nie odbierałem z ich strony jakiejkolwiek agresji ani czegoś złego.
Jakby coś we mnie szukało impulsu, że oni są źli, ale nie było tego impulsu, więc jakby coś chciało, żebym ja tam zareagował na to. No ale to są tylko jakieś programy, które tam we mnie siedzą i one nie mają żadnego znaczenia. Dobrze. Teraz zbadajcie, Piotruś i Iwonko, czy jeszcze te istoty jakby mają kontakt z Martyną i czy w ogóle jeszcze mieli jakieś kontakty i czy mają? Czy to jest całkiem już zakończone? No mi przychodzi, że mają, tylko Martyna nie jest tego świadoma. A ty, Piotruś? Mi się pokazał taki kryształ, który jakby jest do Martyny podłączony, tylko jest ciemny. Dobrze. Martynko, chciałabyś, żebyśmy cię podłączyli, jakby zsynchronizowali z nimi, tak żeby zobaczyć, co się będzie działo i co ty poczujesz. Jeżeli nie będzie pasowało, to cię odłączymy od tego, bo postrzegam to dobrze, ale ty tutaj decydujesz. Ja bym chciała, bo właśnie mam wrażenie, jakby ktoś był cały czas ze mną jakby, znaczy coś wprowadziło mnie jakby w życiu. I sprawiało tak jakby, żeby nie wiem, moje życie było łatwiejsze, nie było takie jakby wszystko ma sens, wszystko jakby się układa w całość, to nie jest zależne gdzieś ode mnie, tylko ktoś jakby z góry już to tworzył dla mnie, tą prostotę tego. To chciałabyś, żeby cię podłączyć pod ten kryształ? Tak. Tak. Dobrze, w takim razie na mocy wolnej woli twojej ja teraz podłączam cię pod ten kryształ i do twojego zaczyna płynąć taka biała energia, on zaczyna świecić i synchronizuje i już jesteś takim czystym kryształem i masz połączenie z energią i z wiedzą całego swojego istnienia. Powiedz, co poczułaś w związku z tym, jak się czujesz? Poczułam takie jakby ciepło przeszywające całe moje ciało, tak jakby, nie wiem. Ciepło poczułam. Dobrze, mam teraz taki pomysł. Przenoszę cię znowu na tą łąkę, na której byłaś wcześniej i zobacz, ona jest taka sama, czy coś się zmieniło. To tak tylko w kwestii porównania. Nie mogę jakby teraz, wiem jak sobie ją wyobrażałam. Tak. Ale jakby nie mogę jej jeszcze, wyobraźcie jeszcze raz tą, nie wiem, jakby to zobaczyć. To spokojnie, to spróbuj to zrobić, nie mówić o tym, że nie możesz, tylko spróbuj to zrobić. Jakby przypomnij sobie tamten obraz, najpierw ten pierwszy, w którym byłaś, bo będzie ci łatwiej, a później spróbuj zobaczyć, co się zmieniło w obecnej chwili, jak jest teraz. Jakby tego nie widzę w myśli teraz. A jak czujesz? Jak to odczuwasz? Odczuwam to tak jakbym... Wiem, co mam sobie wyobrazić. Jakby mam na końcu ten obraz, ale kiedy to było wcześniej, to tak jakby bardziej potrafiłam sobie go, nie wiem, jakby wyobrazić. Dobrze. Martynko, odpowiedz mi na takie pytanie. Czy ty się za coś, to znaczy za cokolwiek, czy ty się obwiniasz? Czy czujesz się winna czemukolwiek, obojętnie czego to dotyczy? No chyba tak. No to dobra, to powiedz mi, czego się obwiniasz, bo to chyba jest przeszkoda główna. Znaczy myślę właśnie teraz o tym przyjacielu właśnie, że spędziliśmy tyle czasu razem i tak jakby ja gdzieś czułam, że na przykład on ma jakąś taką depresję. A nie wiem, nie zagłębiłam się w to? Jakby bardziej robiliśmy jakieś tam swoje projekty, jakieś rzeczy. Skupiliśmy się bardziej na tym, na współpracy, tworzeniu tam różnych rzeczy razem. Ale może przez to nie zauważyłam jakby innych problemów? No tak, ale skoro współpracowaliście, to rzeczą naturalną, że skupiałaś się na rzeczach istotnych, ważnych.
a nie nad prywatnym życiem czy jakimiś problemami. No przecież to jest jakby, no co, wszystkim się masz interesować? Wszystko masz wiedzieć o wszystkich? Przecież dużo ludzi współpracujesz i się spotykasz, także tutaj jakby niepotrzebnie czujesz jakiś taki właśnie, bo ty tworzysz tą blokadę, wiesz? Dlatego, że jakby w swojej wyobraźni wytworzyłaś taką winę, że ty jesteś czemuś winna, a niczemu winna nie jesteś, bo to jest zupełnie inaczej działa. Ale jeżeli sobie wrzucamy jakiś program, jakąś winę czy coś, no to automatycznie zaczyna to działać i napędza się, wiesz? Także to jest troszeczkę inaczej, ale dobra. Zobacz, Piotruś, gdzie zapisała się ta wina, jak się zapisała, o co tu chodzi, a ty, Iwonka, ze swojego punktu popatrz, jak to wygląda u Martynki. To całe zdarzenie tym przyjacielem i co się zapisało, co tam jest do rozwiązania między nimi, uzdrowienia, naprawienia, odłączenia, żeby ona zaczęła funkcjonować normalnie, a nie żyła przeszłością, bo no, tu się zablokowała dziewczyna czymś, co nie jest jej, no. Okazuje się serce i jakby brzuch i jeszcze jakby też na głowie. Dobrze, Iwonko, jak ty to widzisz? Ja zobaczyłam wokół Martyny takie jakby nie peleryny, tylko takie wokół ciała, ale do połowy, od góry. Dobrze. Takie ciemne. Martynko, chciałabyś, żeby oni cię oczyścili z tego wszystkiego, co diagnozowali, zbadali, oczyścili, tak, uświadomili, uwolnili, skasowali, tak? Tak. Dobrze, w takim razie Iwonko i Piotrusiu, wejdźcie w tą historię, uświadomcie, oczyście to wszystko i do słoneczka spalcie, tak żeby Martynka była tym czystym kryształem. Tak ją oczyście, żebyście zobaczyli ten kryształ, jak funkcjonuje, jak świeci, nic więcej. Bo już więcej nic nie zostanie. To ciekawe, już o tym wspomniałeś, bo jak wcześniej ten uruchomiliśmy kryształ, to on mi się pokazał taki, powiedzmy, niebieski, ale to taki świecący niebieski z jakimiś takimi odcieniami i jeszcze taki jakby punkty świetliste, jakby taką, no nie wiem, no może powiedzmy jakby galaktykę. O. I jakby to jest doskonały obraz, jakby można po prostu go, powiedzmy, skopiować, bo to jest ten obraz tam u tych ziomków. Dokładnie, zrób tak, właśnie skopiuj i go nałóż, tak jak matrycę pierwotną. No jest. Dobra. Iwonko, jak ty postrzegasz? Tamta blokada to było takie, już tego nie ma. I to był taki brak przyzwolenia w sobie. No to obwinianie to tak zamknęło kompletnie. Zobacz, gdzie są te ślady zapisane tych właśnie obwiniania się, tych win, tego niezrozumienia. Włączył się taki jakby program takiej, nie wiem jak to określić, takiej stagnacji. Takiego unieruchomienia wręcz. Znaczy unieruchomienia w sensie, czy jak mi trudno, to słów mi znaleźć. Ja rozumiem. Dobrze mówisz. Chodzi o to, że właśnie przez zamknięcie, gdy się zamknęło, to tak wygląda jakby stracenie sensu życia też, ale to nie był stracenie sensu życia, ale taki jakby synonim tego. I to zamknięcie spowodowało taką stagnację, bezruch. W tej kwestii takiej działania.
Tak, takie obwinianie się, tak. Żeby nie powtórzyć tego z kimś innym, bo tak jakby tak, to obwinianie się, że może zrobić krzywdę drugiemu człowiekowi tak samo, tylko że to błędne. Ale popatrzcie, to jest dziwne, bo zachowanie to wskazuje na to, że jakby ktoś się miałby wycofać i zrobić sobie taki łagodny, potulny, posłuszny, a tu się okazuje, że Martynka ma pazurek, jest takim troszkę zadziorem, jest bardzo zdecydowana i na pozór, na zewnątrz pokazuje, jakby się nic nie wydarzyło i że jest taka właśnie, że jest inaczej. To też spowodowało takie właśnie jakby na zewnątrz inaczej, ale wewnątrz, tutaj ten wewnątrz jest ważny. Wewnątrz taka... A właśnie, Martynko, jest to prawda, co my tu mówimy z twojej strony. Więc popatrz, jak wszystko jest pięknie zapisane, jak to wszystko jest ładnie pokazane. Bo mi to tylko to jest taka proforma, że ja cię pytam, czy to jest prawda. Ale cieszę się, że jakby jesteś obiektywna w tej kwestii, że mówisz, że tak jest, bo niekiedy ludzie idą zaparte, jakby nie chcą pokazać swojej słabości i udają na zewnątrz mocnych, a w środku właśnie jest taka sytuacja. A tu pokazywałaś mocną, ale nie ma problemu, bo to przynajmniej też zostawiło cię jeszcze jakby na jakimś poziomie takim, żebyś się całkiem nie załamała i to było oszustwo? I nie było oszustwem, rozumiesz. A tam to było niezrozumieniem, dlatego takie ważne. I tu w pewnym sensie to wyszłaś na tym dobrze. Iwonko, poczyszczaj wszystkie jakieś emocje, zapisy z wszystkich organów, ciał, zmysłów, umysłów. Wyczyść wszystko do zera, żeby Martynka była całkowicie czysta i świetlista. Takie, żeby czyste światło, bialutkie, przeźroczyste, czyste światło, żeby było. Teraz daję ci okulary prawdy. Neutronowe, zwiększam ich moc do 100 tysięcy biliardów krotnie razy większe niż potrzeba i przeskanuj i wszystko ponaprawię na wszystkich ciałach, zmysłach, umysłach, pamięci komórkowej, najmniejszej cząsteczki całej przestrzeni. Piotruś, tak samo. I działajcie. Szczególnie szukajcie tych momentów, nawet w innych życiach, gdzie Martyna straciła taką pewność siebie. I to też trzeba ponaprawić i usunąć wszystko, żeby ona poczuła tą moc, bo w niej jest bardzo duży potencjał i nie może on być dłużej już hamowany, bo może się odwrócić przeciwko niej. Żeby się to nie wydarzyło, przywróćcie jej tą właśnie pewność siebie, żeby poszła do przodu. Ja jeszcze zwiększam waszą moc biliardkrotnie w nieskończoność. Dobrze, ty róbcie. Martynko, a teraz szybko cię przerzucę na łąkę. Pierwsze wrażenie, czy ta sama, czy coś się zmieniło. Teraz na plażę, tam gdzie byłaś. Sprawdź też tak, co ci tutaj pokazuje twoja wyobraźnia. A teraz przerzucam cię tam, gdzie masz 8 lat. I powiedz, czy gdzieś się zmieniło coś, czy wszędzie tak samo? Ciężko jakby to określić w sumie, bo nie wiem dlaczego, czy może ja jestem bardzo skupiona na tym, co się teraz dzieje i po prostu dla mnie to jest takie wszystko szokujące. Spokojnie, wrzuć na luz i staraj się do tego podejść. Ja chciałam, żeby to była zabawa, ale... No z powodu stanów emocjonalnych twoich, no nie da się to zrobić tak tylko zabawowo, ale no dobrze, zrobimy co zrobimy, przygotowani jesteśmy bardzo dobrze na ciebie, także nie martw się nic, na pewno to zrobimy. I teraz mi tylko chodzi o to, żebyś właśnie wyobrażeniowa spróbowała sobie tak, co ci wyobraźnia pokazuje, jak tą łąkę właśnie, tam to na plaży. W tych miejscach, co byłaś. No i to jak miałaś tam 8 lat. Tak spróbuj przeskakiwać sobie wyobraźni to, co czujesz. Jak nie widzisz, to co czujesz. Chodzi o to, że odczuwanie to też są obrazy. To też jest informacja. Spróbuj to zweryfikować i powiedz, jakie są twoje odczucia do tych trzech miejsc. Czy coś się zmieniło, czy nie. W czymkolwiek. Jakby teraz poczułam jedynie co, taką może...
łatwość teraz bardziej? Mhm. Jakby tak, o, skoczy tu i dokładnie, tak. Nie, to zrób, to właśnie myśleć. Wypróbuj to, poskacz sobie, tak, po tych przestrzeniach i po przyglądach. Wystarczy, że pomyślisz, do którego momentu od razu tam się znajdziesz. I jeżeli będzie coś do powiedzenia, to powiedz, co jest. Rozumiesz, bo to na zasadzie takiej zabawy możemy do czegoś dojść. Nie oczekuj jakichś cudów, niewidów, bo to nie o to chodzi, tylko to, jaka informacja jest, to mówisz. Rozumiesz? I nie ma znaczenia, o co tu chodzi, tylko żebyś powiedziała. Wtedy się staniesz mocniejsza, żebyś mogła to robić. Przy okazji, Iwonko i Piotrusiu, posprawdzajcie wszystkie poziomy od najwyższego, najczystszego istnienia, aż do najniższego martynki, czy przepływ energii, informacji, czy gdzieś na poziomach jakichś blokad nie ma przerw, jak coś, to podłączyć meridiany, przepuścić na dół, tak żeby był przepływ taki spokojny. Wszystko posprawdzajcie. Wyostrzam wszystkie zmysły wasze, żebyście mogli kompleksowo podejść do wszystkich ciał, zmysłów, umysłów, pamięci komórkowej, najmniejszej cząsteczki, każdej przestrzeni martynki. I wszystkie jakieś energie, zakłócenia, emocje, zapisy, wszystko usuwać. To jest niepotrzebne. Dobrze, Martynko, powiedz, jak się tak przeskakujesz na tą łąkę, na tą plażę? Jak to wygląda, czy do tego dzieciństwa? Powiedziałabym, że może jakby zaczynam mieć to bardziej pozytywne jakby. Tak. I że no jedynie to tak z ciała, to czuję po prostu tak jakby takie, że na przykład ręce mam dużo bardziej cięższe, tak, nogi cięższe. Jestem po prostu taka jakby bardziej... Powiedziałam, przystana do łóżka, nie wiem jak to nazwać. Po prostu rozumiem. Czyli... zrelaksowana, jakby się czuję. Dobrze, to słuchaj. Oni niech to robią, a my tu zrobimy taką małą zabawę, dobra? Teraz poczuj pięty, łydki, kolana, uda, brzuch, plecy od kości ogonowej aż do podstawy czaszki, teraz klatkę piersiową. A teraz swoje serduszko. I powiedz, Martynko, jak pracuje twoje serduszko? Chodzi mi o takie subtelne odczucia. Wolno, szybko, równo, nierówno, takie rzeczy. Emocje. Powiedziałam, że na początku bardzo mi jakby serce biło i czułam się taka zdenerwowana. A teraz jakby czuję taką... po prostu relaks. Normalnie mi jakby serce bije, nie wali po prostu, tak jakby jak wcześniej. Czyli uspokoiło się, wszystko jest stabilne, tak? Tak. A czujesz jakąś w nim emocję, choćby najmniejszą, czy nic? Tak się mocno skup. Czy czujesz jakąś emocję? Tak jakbym coś odrzuciła, czy nie odrzuciła, tylko taka ulga. Aha, rozumiem, dobrze. A powiem mi, Martynku, jak tak się wsłuchujesz w to serduszko, to postrzegasz go jako mięsień taki żywy, pracujący, czy jakoś inaczej? Odczuwam go, jakby go nie było. Jakby go nie było. Tak lekko, tak. Łatwo i przyjemnie, tak? Wręcz jakby w ogóle go właśnie nie czuję. Dobrze. Nie czuję po prostu bicia. To zróbmy tak. Teraz wyobraź sobie serduszko, obojętnie jak rysunek może być. Wyobraź sobie swoje serduszko i powiedz na głos do niego: kocham cię, moje serduszko. Kocham cię, moje serduszko. Co poczułaś w związku z tym? No tak mi się płakać, tak się było teraz. Rozumiesz, bo chodzi o to, że jakby przestałaś siebie też kochać, jakby wycofując się. Tak, jakbyś przestała siebie kochać, zwracać na siebie uwagę, dlatego nie czujesz tego serduszka, bo to jest takie odrzucenie właśnie wewnętrzne. Nie powinnaś tego robić, bo jesteś najwyższą wartością. Jeżeli sama siebie odrzucisz, no to idzie się jakby w taką bardziej nicość. Rozumiesz? A ty przyszłaś w przestrzeń, żeby się bawić, coś robić, działać, kreować, tworzyć. Bo to jest taka specjalna przestrzeń, w której tak jest. My to nazywamy życiem, ale tak naprawdę to trwa ułamek sekundy. To życie jest tak krótkie, że my sobie nie zdajemy sprawy, bo to życie to nie jest życie wieczne. My żyjemy cały czas, a to jest tylko epizod. Ale my
tracimy pamięć tej ciągłości całego życia i myślimy, że ten epizod to jest całym życiem. No i tak sobie robimy wtedy kuku, bo się odpinamy jakby od całości. To jest, no, trzeba trochę mieć dużą wiedzę i, jakby to się mówi, nie bać się niczego, żeby poznać swoje życie, bo każdy człowiek może poznać swoje całe życie, wszystkie istnienia, wszystko może poznać, dokładnie wszystko, tylko że jakby nie może się bać sam siebie i nie może myśleć, że to jest bzdura, że to jest nieprawda, bo my dlatego pojmujemy to życie jako coś jedyne, bo wszystko inne, mimo że mamy dowody, mamy jakieś przebłyski świadomości, coś, to i tak uważamy to za albo sen, albo zwidy, albo wydawało mi się, a coś mi się tam śniło, a... i takie pierdoły wymyślamy, żeby tylko nie spojrzeć na siebie więcej niż. I w ten sposób, no tak się dzieje, jak się dzieje. Zapewniam cię, że nie ma śmierci, jest żywot wieczny, wszystko żyje, wszystko funkcjonuje, tylko po prostu my jesteśmy w tak, jakby takim ograniczonym paśmie tego postrzegania, że tylko widzimy jakiś fragment i jeżeli coś zmieni przestrzeń, to już automatycznie nie widzimy. To za dużo by ci opowiadać, to nie ma sensu na razie, ale ja wiem, co mówię i wiem, bo ja to zbadałem, że jest coś takiego, że możemy się widzieć i nie widzieć, a dalej będziemy żyć. I nikt nas nie będzie widział, bo to tylko jest kwestia jakby wyobrażeń naszych, że my się widzimy. Wystarczy, że wejdziesz w głęboką medytację na przykład i ktoś kręcąc się po domu, jeżeli przyjdzie wtedy, gdy ty medytujesz, ciebie nie będzie widział. Normalnie cię nie będzie widział. To jest normalne zjawisko. Dlatego, że ty wtedy jakby jesteś w takiej głębokiej ciszy, wszystko się rozpuszcza, wszystkie programy, ktoś wchodzi, patrzy, nie ma, wyszła. Ja takie rzeczy doświadczałem, więc ja tu mówię też jakby z własnego doświadczenia, ale też inni opowiadają, jak się rozmawia. Tylko, że jak medytujesz, to nie wiesz o tym, rozumiesz? Po prostu nie wiesz, że coś takiego się dzieje dopiero, gdy robisz to często albo masz jakieś rozmowy z ludźmi, to wtedy zaczynają się pojawiać pewne informacje, które zaczynasz kojarzyć, przypominać sobie i potem zaczyna się dziać bardzo ciekawie. Świat nie jest taki, jak my myślimy, że on jest. To jest tylko wyobrażenie, że on tak jest. Ale mniejsza z tym. Jeszcze raz spójrz na tą łąkę, spójrz na tą plażę i na ten czas, jak masz 8 lat jako dziewczynka. Jak teraz postrzegasz? Obojętnie, jakie masz informacje, wyobrażenia. Znaczy jedynie co, to tak jakby pierwsza myśl, w ogóle jak myślę o tym pokoju jakby, tak, to jakby już jest takie coś, że ja po prostu siedzę na tym łóżku lub stoję przy tym łóżku. Nie wiem, jak to powiedzieć, że tak jakby, znaczy nic będzie, że nie pamiętam nagle tego, tylko z tych urywków jakby to jest ten urywek, który ja widzę po prostu. Znaczy, jakiś fragment widzisz, dobra, w porządku. A jak teraz przenoszę cię teraz na łąkę i rozejrzysz je dookoła, są kwiatki te same czy inne, czy trawa jest, drzewa, tak mniej więcej. Co ci wyobraźnia pokazuje? No, wydaje mi się teraz, że tak. Jedynie to takie teraz jakby mi się zrobiło, że tak jakby wyobraźnie pierwsza taka myśl to było, że coś jest z boku, takiego ciemnego. To spójrz na to, co to jest to ciemne. To, co zobaczysz, to ci wyobraźnia pokaże. Popatrz się. To tak jakbym wyobraźnił sobie na przykład kadr jakiś i na przykład jest coś takiego, że jakby ktoś, nie wiem, rękę troszeczkę przesłonił w jednym kawałku. Taka myśl jakby mi przyszło. Dobrze, dobrze. Piotruś, o co tu chodzi? Tak jakby coś jakby przekierowywało. Przekierowywało, czyli robi zakłóceń. Zapytaj się, czego chcę. Czego chcesz widzieć? Dobrze. Poczekaj troszkę. Zajmiemy się tobą i będziesz widzieć. Dobrze? Na razie sobie poczekaj gdzieś tam na boczku, żeby nie przeszkadzać nam. Pamiętaj, Piotr, żebyśmy wrócili do tej istoty. Iwonko, jak ty postrzegasz to, co tu badamy?
Mi przyszło coś takiego, że to jest taki zmaterializowany strzał. Dobrze, porozmawiaj z nim. Powiedz, żeby się nie bał. Jest w dobrych rękach. Za chwileczkę pomożemy mu, dobra? Zgadza się? Zgadza się. No powiedz mu, niech sobie tam pochodzi po łące, kwiatki powącha, porozgląda się. Niech sobie pospacerujemy, tu wrócimy i się nim zajmiemy. Dobrze. Martynko, teraz ja policzę do trzech i przeniosę cię z tego miejsca na chmury. Będzie stała na chmurach. A właściwie na trzy wystrzelę cię z ogromną prędkością i znajdziesz się na chmurach. 1, 2, 3. Stoisz na chmurach, dookoła ciebie są chmury. Tak jak się stoi na ziemi, to stoisz na chmurach bialutkich. Dookoła ciebie jest przestrzeń, nad tobą jest niebo i słoneczko. Rozejrzyj się w wyobraźni dookoła i powiedz, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. Tak mniej więcej. Jak czujesz? Jaka to jest przestrzeń? Jak wielka? Taka nieskończoność. Pomyślałam o nieskończoności. Dobrze, a powiedz mi, czy niebo nad chmurami jest bardziej niebiesiutkie, takie czyste, ładne, czy takie same jak z ziemi? Jak ci tu wyobraźnia pokazuje? Znaczy, pomyślałam o takim delikatnym błękicie. Ale takim piękniejszym niż z ziemi, tak? Tak. No, taki dobrze, idealny. Dobrze, rozumiem. A teraz powiedz mi, jak czujesz, po której stronie, w którym miejscu jest słoneczko? Jak ci wyobraźnia pokazuje? Po prawej stronie? Dobrze. A teraz odwróć się tak w stronę jego, tak jakbyś chciała mu popatrzeć prosto w twarz. I jak odwrócisz się w jego stronę, powiedz na głos, kocham cię, moje słoneczko. Na głos. Kocham cię, moje słoneczko. Co on odpowiedział? Takie pierwsze odczucie? Chyba nie miałam odczucia. To słuchaj, pierwsza myśl, odczucie, bo to jest telepatia, to jest inny dźwięk, to nie jest taki jak mój. Chodzi o to, że jak powiesz, to wtedy jest takie odczucie, jakbyś wiedziała, co on odpowiedziało. Tylko, że to jest odczucie, to jest taka pierwsza myśl. Teraz jakby poczułam ja ciebie też. Dokładnie tak było, bo ja to słyszałem i tylko nie umiałaś tego jakby zinterpretować, odczuć. O, teraz dopiero skojarzyłeś. Tak, to o to właśnie chodzi. Tak, dokładnie o to. To jest telepatia, bo ja normalnie do ciebie mówię głosem, czyli jest wibracja. A słoneczko do ciebie mówi inaczej, mówi telepatycznie. Słuchaj, teraz stoisz się na tych chmurach i trzymasz dwie dłonie, jedna przy drugiej i w tych dłoniach pojawia się twoje serduszko. Pocałuj go i powiedz mu, kocham cię, moje serduszko. Kocham cię, moje serduszko. I co ono odpowiedziało? Jakie to było odczucie? Głos? No, ja ciebie też. Widzisz? Rozumiesz teraz? Pamiętaj o tym, żeby jak najczęściej sama do siebie mówić, że się kochasz. To jest bardzo ważne, bo jeżeli nie będziesz siebie kochać, to nie będziesz żadną wartością. Człowiek, który siebie nie kocha, to nie ma go. Po prostu nie ma. Żeby cokolwiek do ciebie przyszło, bo słyszałaś, że podobne przyciąga podobne. Jeżeli nie ma w tobie miłości, to nic do ciebie nie może przyjść. No nic, po prostu nic, no bo rozumiesz, o co chodzi teraz. Dobrze. I teraz to serduszko, jak trzymasz ręce, to wyobraźnia ci pokazuje, że ono pracuje, tak jak normalnie, żywy mięsień, czy tak jest jakby rysunkowe? Nie wiem, ja bym powiedział tak i tak, to jedyna myśl. Nie możesz jakby zaakceptować tego, że jest inaczej niż zwykle, co? No. Bo to tak widzę, jak ty się wahasz. Chciałabyś powiedzieć tak, ale stare programy mówią, no przecież to tak nie można powiedzieć, proszę. Chodzi o to, żebyś poczuła to, odczuła. Jeżeli czujesz, że masz, to powiedz tak i koniec. Nieważne, co twój umysł myśli i cała ta otoczka. Odczuj go i określ. Tak jest, czy nie? Znaczy chodzi o to, czy jest mięsiem, tak, teraz jakby? Czy, tak, czy... chodzi o to, czy ono pracuje, bo trzymasz go w rękach. Tak. Czy ono pracuje, tak. Czujesz tak. Gilgocze troszkę, czujesz wilgotność, ciepło, jego takie jak zwykły żywy mięsień? No teraz tak. No to znaczy, że wraca powoli. No to cieszę się bardzo, bo zaczyna
wracać właśnie ta twoja pewność siebie, którą gdzieś tam utraciłaś, wyrzuciłaś, odczuwanie. Właśnie cieszę się bardzo, że właśnie zaczynasz jakby znowu wierzyć w siebie, bo to jest prawda, rozumiesz? Utraciłeś taką wiarę w siebie i dlatego przestałaś to odczuwać. Rozumiesz? Dobrze, to przytul go jeszcze raz mocno i poczuj całą sobą i wstaw go na miejsce. Niech pracuje i pamiętaj o nim, żeby mu codziennie mówić, że go kochasz, bo ono jest mocą. To jest centrum energetyczne. I jak ty będziesz mówiła, to wtedy byś czuła tą radość, moc, bo naprawdę wszystko możesz, ale musi być to wynikiem miłości takiej do siebie, do wnętrza swojego, do swojej kreacji, do wszystkiego. Wcześniej miałam właśnie takie odczucie, że tak jakby jak mu to powiedziałam, to chciałam to włożyć do ciebie jakby. Taką myśl miałam. Super. Właśnie, żebyś korzystała z tych myśli, dlatego że te myśli, które są takie subtelne, bez lęku, strachu, to są od twojej nadświadomości. To są twoje myśli, twoje prawdziwe. Wszystkie, które mają jakiś ładunek emocjonalny, lęku, strachu, obaw, pierdu, to tych myśli nie słuchaj. Rozumiesz? I w ten sposób będziesz bardzo szybko pójść do przodu. Dobrze. Słuchaj, czyli tak, dookoła jest wielka przestrzeń, ją czujesz. Chmury są bialutkie, takie puszyste, czy jakieś inne? Te, jak je odbierasz? Takie, powiedziałabym, normalne, tylko że po prostu takie zbite. Aha. I dobrze. Pobiegaj sobie po tych chmurkach, poskacz i powiedz, czy one są równe, nierówne, miękkie, twarde, takie zwykłe rzeczy. Ja bym powiedziała, że są właśnie takie bardzo miękkie i takie puszyste. Dobrze, a daj nura tak w te chmury. Tu jest bardzo bezpiecznie. Tu jest Piotruś, Iwonka, oni cały czas są twoimi aniołami. I teraz możesz tutaj szaleć. Chodzi o to, żebyś takie miała zaufanie i daj takiego głębokiego nura w te chmury i wyskakuj do góry, lataj, skacz, tańcz, rób co chcesz. Ale chodzi o to, żebyś się nie bała samej siebie. Rozumiesz, to jest najbezpieczniejsze miejsce na świecie. Chcę, żebyś poczuła moc swojej kreacji, działania i dawaj czadu. Ostro i opowiadaj, co robisz. Wszystko, co pomyślisz, to się będzie działo. Jak pomyślisz, skaczesz w lewo, w prawo, wyżej, niżej, to tak się będzie działo i mów, czy tak się dzieje, jak ty mówisz. Znaczy tak wyobraźnie, to po prostu tak jakbym, że tak powiem, ruszyła. Tak, dobrze, ale zacznij szaleć. Po prostu już teraz zostaw to, że to wyobraźnia i wyobraźnia. Najważniejsze, byś się dobrze bawiła. Zacznij się dobrze bawić. Im lepiej się będziesz bawiła, tym pójdziemy dalej. Zacznij czerpać przyjemność z tego, radość, że mówisz i tak się dzieje. Rozumiesz, o co chodzi? Zacznij kreować i korzystać z tego. To jest bardzo ważne, bo właśnie to u ciebie zostało zatrzymane z powodu tego troszeczkę się wycofania, ale bo to wróciło do ciebie, tylko teraz, żebyś zaczęła używać, bo wszystko, czego nie będziesz używała, znowu zaniknie, więc zaczynaj bawić się, tańczyć, nie wiem, śpiewać, rób co chcesz, ale żebyś czuła tą kreację i jakby tak napawała się tymi możliwościami. To jest bardzo ważne. Opowiadaj, co robisz. Właśnie to jest dziwne, bo z jednej strony, jak zaczęliśmy o tym mówić, to poczułam ten taką jakby, no miałam uśmiech na twarzy. Poczułam tą energię i tak jakby takie właśnie skakanie, jakby wtapianie się w to wszystko. Tak. A później jakby... Znowu skierowałaś uwagę na coś, co cię zatrzymało. Tak. To po to zwracasz uwagę na to, co cię zatrzymuje. Baw się i zwracaj uwagę na zabawę, bo przecież to o to chodzi, dobra? Ruszamy od nowa. Skaczesz, dajesz nura, teraz podskakujesz do góry, latasz jak ptaszek, w lewo, w prawo, wyżej, niżej. Robisz fikołki, piruety, przyspieszasz, zwalniasz. Powiedz mi, co ci się bardziej podobało? Bieganie po chmurkach czy latanie? Latanie. Latanie. No to dawaj, lataj teraz, przyspieszaj. Tam Martynko w dali widzisz najwyższą górę świata. Jej szczyt wystaje ponad chmury, bardzo wysoko i ona jest cała ośnieżona, bo to jest najwyższa góra świata. Ty na razie sobie lataj i słuchaj, co mówię. I sam szczyt tej góry jest równiusieńko ścięty jak stół i ten placek jest wielkości stołu. I teraz lecisz coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, a teraz lądujesz bosymi stopami na tym placyku, na samym szczycie tej góry. I tak jak mówiłem, stoisz, widzisz zbocza ośnieżone, tam nisko, bardzo nisko na dole są chmury, po których skakałaś przed chwilą,
a nad tobą jest niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, czy teraz na tej górze jest większa przestrzeń, czy taka sama jak na chmurach? Jakby gdzie? Przestrzeń? Przestrzeń to znaczy, jak stałaś na chmurach, mówiłaś, że jest taka przestrzeń no nieograniczona, a teraz jesteś na górze, stoisz na szczycie góry i powiedz mi, czy właśnie czujesz, że jest większa przestrzeń, czy nie? Takie wyobrażenia proste. Znaczy, no, ja sobie pomyślałam dalej, że ona jest nieskończona. Taka myśl. Dobrze, dobrze, Martynko, nie ma sprawy. Posłuchaj teraz. Tu są bardzo silne wiatry. Tutaj, na tej wysokości są tak silne wiatry, że wszystko, co napotykają, porywają, zamieniają w pył. Ja jeszcze zwiększam ich prędkość do 100 tysięcy biliardów kilometrów na ułamek sekundy. Te wiatry zrywają z ciebie wszystkie ubrania, ty tu stoisz nago. One zamieniają te ubrania w pył i robią taką chmurkę pyłu. Powiedz, Martynko, jak się czujesz nago? Nie wiem, dlaczego ja, jak było o tych wiatrach, jakby ja wyobraziłam sobie dalej, że ja stoję na tym i jakby, że mnie te wiatry nic mi nie zrobią, jakby. No nie, właśnie ja im dałem taką moc, że one zabrały ci wszystko i ty stoisz na golasa. Koniec. Nic nie możesz zrobić. Jak się czujesz na golasa, powiedz? Nie mam jakichś takich odczuć. Dobrze. Nie wiem, czy jak to, myślisz? Czy to? Dobrze, bo to nie ma znaczenia zbytnio. To jest normalny stan. Tylko powiedz mi, jak myślisz? Można cię bardziej rozebrać, czy nie? No pewnie tak. Czyli coś się kapujesz. Dobra. Słuchaj, teraz patrz. Te wiatry zrywają z ciebie całą skórę, a ty widzisz wszystkie mięśnie na wierzchu. Teraz zrywają te mięśnie, wnętrzności, wszystkie ciała, zmysły, umysły, klątwy, kary, winy, byty, jakieś, nie wiem, diabły, cholera wie co, duchy, wszystko, co w ogóle w ciebie wlazło kiedykolwiek. Śluby, pieczęcie, umowy, zobowiązania, całą karmę twoją od początku istnienia do chwili obecnej w przyszłość. Wszystkie bóle, choroby, niezrozumienia, jakieś cierpienia. Dokładnie wszystko te wiatry z ciebie zrywają i tu stoisz tylko jako czyściutki szkieletorek, a to wszystko wiatry zamieniają w pył i robią taką wielką chmurę pyłu. Powiedz mi, jak się czujesz jako szkieletorek? Śmiesznie, zabawnie czy jakoś inaczej? Znaczy, ja się od razu wyobraziłam jak taka kula biała. To znaczy, ja bym chciał, żebyś ty słuchała, co ja mówię i żebyś nie wyobrażała sobie, bo ty mi tu cały czas zmieniasz kreację niepotrzebnie, bo ja tu mam pewien cel, żeby ci pomóc, wiesz? Dobrze. Więc w takim razie, tak jak jest, ja zabieram tą kulę i widzisz tylko siebie jako szkieletorka, a resztę wszystko jest w chmurze. Tą kulę też tam daję do chmury i ona znika. I powiedz mi, jak wyglądasz, jak postrzegasz siebie jako tego szkieletorka? Chodzi o takie coś, czy śmiesznie, zabawnie, poważnie, o, coś w ten deseń. Co? Nie wiem, nie umiem tego jakby, nie wiem jak... Dobra, to inaczej, poruszaj rączkami, nóżkami, szczęką poruszaj, poskacz i powie, czy klekocze, to grzechocze, skrzypi, czy wszystko jest dobrze. Znaczy, no tak sobie wyobraziłam taki taniec, po prostu mój... Pamiętasz, na biologii były takie szkieletorki na rękach? To coś takiego ci to przypomina, czy nie? Tak. No i dobrze. No i tak go stuknij go, żeby on tak się poklepał i poruszał trochę. Popatrz, jak fajnie lata. Widzisz? Dobrze. Chcesz, żeby tego szkieletorka też skasować? Czy chcesz wyglądać do końca życia jako szkieletor? No nie. No i bardzo dobrze. To co, skasować go? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli teraz wiatry zrywają tego szkieletora całego i ze wszystkim, a przede wszystkim tym, co ciebie tam czyniło, tworzyło wyobraźni i naprawdę i szlak jeszcze jak. Zabiera to wszystko, te wiatry zabierają absolutnie wszystko, zamieniają w pył, dołączają do tej chmury. Ja tą chmurkę po ubraniu też dołączam i wszystko, czym byłaś, jesteś i będziesz, to ciebie stanowiło, łącznie z całą twoją historią i ze wszystkim, wszystko jest w tej chmurze. W tej jednej wielkiej chmurze, bo wszystko jest tak wymieszane, że już nic się nie może z tego odbudować. Teraz tą chmurę uderza potężny piorun i żywym ogniem wszystko spala i to znika. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A ty jesteś od tego wszystkiego wolna na wieki. Powiedz, co poczułaś w związku z tym i jak się czujesz?
No, znaczy wyobraziłam sobie całą jakby tą chmurę na przykład, że ona jest taka aż ciemna jakby. Tak. No i na przykład ten piorun i to zniszczenie jakby. Tak. No i wydaje mi się, że na przykład ja teraz się czuję tak troszeczkę, nie wiem, znaczy, no dobrze jakby chyba się czuję. Tak. Dobrze, a powiedz mi, jak wyobraźni widzisz się na tej górze, tam gdzie stałaś, jak teraz się postrzegasz? Że jakby jestem niewidoczna. Tak. Dobrze, no. Czyli tak, pierwszy raz w życiu doświadczasz czegoś takiego, że jesteś czystym istnieniem, bez wyobraźni, bez ciała, bez wszystkiego? Mhm. Czujesz, że kim jesteś? Czym? Jakie jest twoje odczucie teraz, z tego punktu właśnie na tej górze, tej świadomości, że kim, czym jesteś? To jakby wszystkim. O, super! Właśnie, Martynko, poznajesz prawdę o sobie. Tym jesteś cały czas. A jak zaczniesz sobie wyobrażać, że jesteś Martynką, staniesz się Martynką. Abyś myślała, że jesteś drzewem, staniesz się drzewem. Kwiatkiem, kwiatkiem, żabą, czy czymkolwiek. To właśnie to istnienie, którego teraz doświadczasz, to wybierasz sobie zawsze jakieś życie. I to jest jedyna prawda. Czyli doświadczanie. Życie to jest doświadczanie. Jako teraz sobie wybrałaś ostatnio jako kobieta, człowiek, ale wcześniej różne inne. Teraz otwieram przed tobą taki wielki ekran, coś jak w kinie, ale o wiele większy, i na nim widzisz wszystkie swoje wcześniejsze życia jako ciekawostka. Kim byłaś? I co, byłaś tylko człowiekiem, czy byłaś różnymi innymi jakimiś istotami, minerałami, czy roślinami, czy czymś? Jak to postrzegasz? No właśnie, tak jakby pierwsza myśl, wyobrażam sobie właśnie ten ekran. Tak. I jakby zaczęłam widzieć, no, twarze, różne osoby, różnych jakby, różnych karnacji, z różnych krajów, jakby różnego pochodzenia. I plus jeszcze tak jakby zaczęłam właśnie, nie wiem, jakieś drzewo. No właśnie, jakieś takie drzewo, bo nie wiem. To wszystko, co tam widzisz, to tym byłaś. Rozumiesz? Już to doświadczałaś. To są wcześniejsze twoje życia. Takie widzisz emanacje, bo nie będziemy wyświetlali wszystkich żyć ze szczegółami, bo to jest bezsens. Mm-hmm. Ale tylko jako ciekawostkę ci pokazuję, że doświadczałaś jako to czyste istnienie, doświadczasz ciągle w czymś. Rozumiesz? Mm-hmm. A teraz na moment przenoszę cię znowu na twoją łąkę. Jesteś na tej łące i zobacz, jakie to kwiatki są? Wybierz sobie jakiś kwiatek, taki, który ci się podoba, albo zwrócił twoją uwagę na siebie. W ogóle tak jakby teraz, myślę, jak weszłam na tą łąkę, tak, tak jakby poczułam taką łatwość. Tak, ale dobra. Chwytasz kwiatek, to reszta nieważna. Mam. Dobrze, kwiatek. Uważaj, tak. Ja policzę do trzech, wejdziesz w ten kwiatek i staniesz się tym kwiatkiem. 1, 2, 3. Jesteś tym kwiatkiem i powiedz mi, co czujesz, jak to jest być kwiatkiem? Takie zwykłe odczucia, wyobrażenie. Po prostu inną perspektywę patrzenia jakby zobaczyłam. Rozumiesz teraz? Chodzi o to, że jak jesteś człowiekiem, to myślisz, że jesteś człowiekiem, ale jesteś kwiatkiem, to myślisz, że jesteś kwiatkiem i zawsze tym, kim, czym jesteś w danej chwili wyobrażania, to masz pełną świadomość tylko tego, a resztę postrzegasz jako nie ty. Ale tak naprawdę, rozumiesz, że teraz ja policzę do trzech i ty staniesz się wszystkim, co jest na tej łące, po to, żebyś doświadczyła wszystkiego. 1, 2, 3. Mhm. Powiedz, jak to jest być wszystkim i odczuwać wszystko, a zarazem być tym, który obserwuje to wszystko i odczuwa. Fajnie po prostu, dobrze. Myślałaś kiedykolwiek, że coś takiego może być prawdą? Co doświadczasz? Bo tu chodzi o to, że to ty doświadczasz, rozumiesz? To nie, że ja ci coś narzucam. Ty to doświadczasz. I powiedz mi, czy to mieści się w granicach twoich wyobrażeń, że takie coś może być? To, co doświadczasz, czy nie? Chyba nie myślałam jakby. No, nie postrzegałam tego w ten sposób wcześniej.
Dokładnie. Bardzo bardziej się skupiałam na jakby na tej postaci, którą jakby jestem teraz. Dokładnie. Chcę patrzeć ogólnie, jakby. Dokładnie. To jest bardzo ważne właśnie, dlatego no jakby moim marzeniem było, żeby cię przeprowadzić przez tą sesję, przez ten proces cały, żebyś poczuła coś więcej niż do tej pory, bo to zamknięcie spowodowało, że zaczynałaś się coraz bardziej zamykać. Teraz jak doświadczyłaś już parę tych elementów i możesz doświadczyć więcej, to popatrz, że zaczynasz czuć coraz większą lekkość, jakby takie, nie ma tego ściśnięcia, a gdy wcześniej myślałaś o sobie, to nawet nie wiedziałaś, nie zdawałaś sobie sprawy z tego, jak jesteś bardzo ograniczona i ściśnięta. O to mi chodzi. Tak. I teraz zwróć uwagę, że teraz jak myślisz, że jesteś kwiatkiem, myślisz, że jesteś trawą, że jesteś drzewem, to drzewą, ziemią, to ziemią, wodą, to wodą, powietrzem, to powietrzem, niebem, to niebem, gwiazdami, to gwiazdami, galaktykami, absolutem, wszystkim. I wtedy wszystko to, co ja mówię, tym od razu czujesz, że tym jesteś. I taka jest prawda. Jesteś wszystkim. A reszta, to wszystko, czym nie jesteś, jest tylko wyobrażeniem twoim. Dlatego do tej pory zwracałaś uwagę na wyobrażenia i dlatego zamykałaś się. Żebyś patrzyła na swoje wnętrze, na to, że ty jesteś wszystkim, będziesz się otwierać. Będziesz jak ten kwiat, który kwitnie, który chce się bawić, chce słońca, zabawy, światła. O to właśnie chodzi. Rozumiesz, Martynko? Tak. Dobrze, wracasz z powrotem na chmury, stoisz na chmurach, bo to było tylko na chwilę zabawa, a nie mamy czasu, więc jesteś na chmurach. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, czy przestrzeń jest ta sama, czy się zwiększyła? Takie pierwsze wrażenie, bo tu się nie rozkminiamy, nie ma czasu. Nie, mi dalej się wyobraża, znaczy, że to jest nieskończoność po prostu. Dobrze, czy jest tak samo? Powiedz mi, czy niebo jest takie same, jakie było niebieskie, czy coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Słoneczko jest tak samo, wszystko jest tak samo, tak? Tak, tak. Dobrze. Słuchaj, jak ten twój znajomy miał na imię? Leszek. Leszek, popatrz, no to zupełnie jak ja. To teraz przed tobą na chmurach stoi Leszek. Przywitaj się z nim i porozmawiaj się, dowiedz się, dlaczego tak się stało, o co to chodziło, żeby on cię wytłumaczył, dlaczego takie decyzje podjął i czy to ma coś z tobą wspólnego. Proszę bardzo, porozmawiaj sobie na głos, a później zrobimy, co trzeba. Nie wiem, czy tak jakby... Czy nie mam jakby blokady... Nie, nie. Ja myślę, Martynko, nie kombinuj. On stoi przed tobą, porozmawiaj z nim, zacznij rozmawiać, wejdź w rozmowę. Zacznij rozmawiać, pytać o... Rozumiesz? Tak normalnie. On stoi przed tobą, to tak jak za życia, bo on żyje, nie ma śmierci. Przecież widzisz, że stoi, więc to nie ma znaczenia zresztą. Chcę, żebyś z nim porozmawiała, żebyś zrozumiała. On ci wytłumaczy, dlaczego taka decyzja była podjęta, czy to było zaplanowane, czy nie, o co chodzi, wszystko, co z tym związane. I te pierwsze myśli, bo ty będziesz mówiła na głos, ale to, co on będzie mówił, będziesz odbierała tak od słoneczka, od serduszka, rozumiesz? I zaczynaj. Dlaczego to zrobiłaś? Najpierwsza myśl to moja była, bo chciałem. Dokładnie. Dalej. Dlaczego nam o tym nie powiedziałeś wcześniej? Pierwsza myśl? Nie mam tej myśli. Dobrze. Pytaj dalej. Jak normalnie te wszystkie pytania, które miałaś, to teraz właśnie zadaj. Jakby nie mogę teraz sobie tych pytań przypomnieć. Jest taki, nie wiem. Chodzi o to, żeby z ciebie zeszły te wszystkie pierdoły, które sobie wrzuciła, to teraz zapytaj jego po to, żebyś miała odpowiedź na to, żeby nie trzymać niczego w sobie, nie wyobrażać sobie niczego w sobie, bo to jest jego prywatna sprawa, tak jak twoja. Każdy człowiek, każda istota, każdy byciorek doświadczać chce po swojemu. On miał swój plan, ty swój, ale porozmawiaj, żebyś się o tym dowiedział. Niech on ci powie, jaka jest prawda. Nie wiem, czy to nie jest tak, że jakby chcę znać odpowiedzi na te pytania, a teraz, kiedy jestem postawiona w tym wszystkim, to nie chcę, bo wydaje mi się... No... Boisz się, że się zawali twój świat wyobraźni? No.
Nie, no słuchaj, trzeba przejść do prawdy, bo przecież szkoda twojego czasu, który masz tutaj na to doświadczanie, rozumiesz? Bo mówię, śmierć nie istnieje, ale jesteś teraz w takiej przestrzeni, gdzie możesz doświadczać. On już sobie zakończył, możesz się dowiedzieć, gdzie jest teraz, co robi. On dalej funkcjonuje, on dalej żyje, bo my żyjemy w życiu wiecznym. Nie można nas zabić, nie można nic zrobić. Ja cię dzisiaj tam paliłem na tej górze, gdzie piorun uderzał, wszystkie wyobrażenia spalił, a ciebie nie. Rozumiesz? Jest, każda istota jako świadomość jest nieśmiertelna. To, co w piśmie tam pisało, jam jest. To znaczy bez formy, bez osoby, bez niczego. Coś wiecznego. A reszta wszystko, nie wiem, czy ty interesowałeś się wiarą kiedyś, ale tam pisało kiedyś, że rzekomo Jezus powiedział, że kamień na kamieniu nie pozostanie, bo nic, co jest z tej z ziemi, nie ma znaczenia i jakby tego nie ma. O, już nie pamiętam dzisiaj tych słów, ale jak ja to kiedyś studiowałem, czytałem, to właśnie zastanawiałem się nad tym znaczeniem, bo wiedziałem, że tam jest jakaś głębsza myśl, tylko że nie rozumiałem. Potem z czasem zrozumiałem, o co chodzi. Że to wszystko, co jest na ziemi tu w czasie życia, mimo że to jest twarde, z betonu, ze stali, tego, to wszystko jest wyobrażeniem. W momencie, gdy opuszczamy ciało, to opuszczamy cały ten system wyobrażeniowy. I już nas nic nie dotyczy. Dlatego te istoty, które są wśród nas, które niby odeszły, to one tak naprawdę są dalej, tylko wszędzie, ale już nie są w naszym świecie wyobrażeniowym, dlatego ich nie widzimy. I dlatego nie widzisz znajomego, ale twój umysł nie rozumie tego, że jest życie wieczne, że każdy żyje i ty też będziesz żyła, bo żyjesz, tylko on próbuje cię wmawiać i utrzymywać na tym poziomie, bo on wtedy ma jakby możliwość istnienia, dlatego że jak ty opuścisz, to on się rozsypie, bo on nie jest wyobrażeniem tylko twoim, że on jest. I to jest taka dziwna rzecz, ale nikt tego nie uczy, nikt nie pokazuje. Wszędzie okłamują, jeden drugiego, kit wciska, że tam jakiś Bóg jest, jakiś pierdoły, a żeby był wiarygodny Bóg, to se diabła jeszcze kolegę zrobił i tak kręcą jakieś Mahometa, a żeby ludzie wierzyli, to mu 99,9 tam dają. To takie jest durne wszystko, że XXI wiek, a ludzie dalej są durni. Dalej ich można mamić byle czym. Więc teraz chodzi o to, że po to ta dzisiejsza masz sesję, żebyś po prostu wywaliła to swoje życie, wyobrażenie do góry nogami, wypieprzyła to do śmietnika albo do ognia, spaliła i zaczęła żyć pełnią życia. Rozumiesz? Tak. I pozwoliła innym żyć, bo jak pozwolisz innym żyć po swojemu, to będziesz żyła pełnią życia. Jeżeli będziesz innych ograniczać, to tak naprawdę będziesz siebie ograniczać. Po prostu będę. Zresztą czekaj, jak tu zagaduję. Pogadaj z nim, dokończ rozmowę, żebym ja mógł go oczyścić i odprowadzić. Czy wiesz, gdzie ty jesteś i gdzie masz iść? Tak. Ja w sumie nie chcę więcej się go pytać, bo tak jakby... No dobra. To jest dla mnie najważniejsze. Dobra, ja mam taki pomysł. Weź, pożegnaj się z nim, bo za chwilę go odprowadzimy i on się rozpłynie. Już jego nie będzie tej formy wyobrażeniowej. Ja po to stworzyłem tą formę wyobrażeniową, żebyś mogła sobie z nim pogadać i się dowiedzieć tej prawdy, którą już się dowiedziałaś. Więc teraz pożegnaj się z nim, dlatego że on już odejdzie i już będzie tylko energią. Rozumiesz? Już tą formą wyobrażeniową się nie spotkasz. No, palę szupa. No dobrze. Okej. Zapytaj się go, czy chcesz, żeby go odprowadzić tam, gdzie powinien iść. Czy chcesz, żeby został odprowadzony? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli jego ja teraz go biorę, odprowadzam go do jego przestrzeni, on przechodzi, zamykam przestrzeń za nim i on już jest całkowicie wolny. A ty wolna od tych wszystkich obciążeń, które sobie wyobraziłaś i się oblepiłaś. Ja zdejmuję z wszystkich ciał, zmysłów, umysłów całej twojej przestrzeni, pamięci komórkowej, najdrobniejsze cząsteczki, wszystko to, co było z tym wszystkim związane, jeżeli chodzi o emocje, jakieś takie rzeczy. Zabieram z ciebie do słoneczka, słoneczko spala żywym ogniem. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A ty jesteś od tego
wolna. Powiedz, dziękuję. Co poczułeś w związku z tym, jak się czujesz? No dziękuję. Dobrze się poczułam teraz, w tym momencie. Dobrze. Ja teraz przenoszę ciebie na środek oceanu. Stoisz na środku oceanu. Dookoła ciebie przestrzeń, na tobą niebo, słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. I czy widzisz gdzieś ląd albo coś, czy tylko jest woda i niebo? Tylko woda i niebo. Dobrze. To w takim razie teraz, o, na przykład popatrzcie, woda jest czysta, przeźroczysta, także widzisz nawet dno, widzisz kamienie, jakieś muszle, jakieś tam ozdobne rzeczy. Powiedz mi, czy piasek jest żółty, czy biały na dnie? Biały. Biały, dobrze. W takim razie teraz, ja teraz specjalną mocą, potężną, chwytam i wyrywam z ciebie twój umysł, wszystkie stare wzorce, pierdoły i dyrdymały. Wyrywam z całej twojej przestrzeni, z wszystkich ciał, zmysłów, umysłów, pamięci komórkowej i najmniejszej cząsteczki całej swojego istnienia. I trzymam przed tobą twój umysł. Powiedz mi, jak on wygląda? Co to jest? Ja wyobrażam sobie po prostu taki normalny mózg. Dobrze. Chcesz, żebym to spalił żywym ogniem i żeby to już więcej cię nie mieszało? Tylko, że sama będziesz decydować po swojemu, będziesz się bawić według już swoich nowych wzorców, nowej świadomości, a nie według starych. Chcesz tak? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli widzisz, ja teraz zanoszę to do słoneczka, słoneczko swoimi rączkami przejmuje go, zjada żywym ogniem, spala ją, znika. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie. A ty jesteś całkowicie od niego wolna. Powiedz mi, czy czujesz taką pustkę w głowie? Tak, i ulgę. Dobrze. W takim razie ja teraz wypełniam twoją głowę takim światłem, energią życiową, twoją własną. Tam jest teraz dezynfekcja, oczyszczanie, po starych śladach reset pełny. Teraz ta energia odbudowuje tkankę, wypełnia energią, światłem, zamyka aurę i światło od głowy rozchodzi się na całe twoje ciało, ramiona, ręce, cały tułów, nogi, aż do czubków palców, nóg i rąk. I jesteś czystym światłem. Jest tak? Tak. Powiedz mi, czy jeszcze byś coś chciała, czy to wszystko? To wszystko. Dziękuję bardzo. W takim razie przenoszę cię teraz do twojego ciała, policzę do trzech, wybudzisz się, będziesz się cudownie czuła i tak już zostanie. Jeden, dwa... Przypomnij, że czeka. Tak, tak, wiem. Teraz chodziło mi o to, żeby Martynkę wybudzić. Teraz weź, Piotruś, tą istotę. Do słoneczka oczyść ją całkowicie. Wszystkie programy, jak słoneczko, żeby mogli ją spali, a on jako czyste istnienie odprowadzi ją do świata, do którego należy. Bo to jest właśnie ta część, która była zagubiona i zastraszona, ale nie można było tego zrobić wcześniej. Dlatego, że dużo było powiązań z Martynką. Teraz dopiero jest koniec. I jak to zrobisz, to mi powie. Jest. Dobrze. Powiedz, Martynko, jak się czujesz? Tak lepiej. Dobrze, posłuchaj tą sesję, ściągnij ją sobie na komputer i codziennie musisz ją teraz słuchać. Znajdź sobie taki czas, w którym będziesz mogła spokojnie poświęcić sobie ten czas i wysłuchać tej sesji. Po prostu zakładasz słuchawki, mikrofon, tak jakbyś znowu była na sesji. Przez miesiąc czasu, dzień w dzień. Rozumiesz? Tak. To wszystko jest zrobione, ale teraz chodzi o to, żeby tobie było łatwiej przejść ten proces. To słuchając tego będziesz odczuwała ciągle tą moc, tą taką moc swojej kreacji. Będziesz się bawiła, ale i też będziesz coraz mocniejsza. I później jeszcze wiele elementów tam wystąpi takie w trakcie, które ty sama sobie uzdrowisz, naprawisz według tych schematów, co my tu robimy, bo możesz stosować nasze słowa, nasze jakieś tam sytuacje, które my wprowadzamy, elementy, to możesz w innych rzeczach, w uzdrowieniach czy w czymś, w swojej kreacji zabawy i możesz doprowadzić się do perfekcji. Miesiąc jak przejdziesz tym,
Powinno już być tak, że już będzie cacy, ale jak będziesz dalej ćwiczyła, to będziesz uzyskiwała jeszcze więcej, będziesz jeszcze lepiej się bawiła. Najważniejsze, żebyś się cały czas dobrze bawiła. Nie rozkminiaj niczego, tylko się po prostu dobrze baw, a przy okazji coś naprawiaj. Rozumiesz? Dokładnie. Ja wierzę w to, że twoje życie takie jest, jak ja widzę. Po prostu jak żywy, piękny kwiat, który wcześniej był taki zwiędnięty i bez światła. Jak cię zobaczyłem wcześniej, to tylko taki pozór był, że coś jest. Rozumiesz? Nie zmarnuj tego, bo naprawdę szkoda by było. Wszystkiego najlepszego i dziękuję ślicznie. Cześć, pa, pa.